Cześć. Gladek mnie poprosił o testy amunicji APIT do 12 mm karabinów japońskich, które właśnie wykonywałem i przy okazji tego testu trafił mi się całkiem ciekawy pojedynek z graczem Turiakus. Chociaż tak prawdę mówiąc, ciężko powiedzieć, czy to aby na pewno z nim, czy nie aby tam z jakimiś nicnymi sztuczkami War Thundera, ponieważ samolot przeciwnika wyprawiał takie cuda, że w życiu bym nie powiedział, że Ki-45 jest do tego zdolny, a wymaksowałem wszystkie. Fakt faktem, robiłem to dawno, będzie z przynajmniej 4 miesiące temu i mogli mu FM jakoś pozmieniać, ale no, byłem naprawdę zaskoczony i za swaroga bym nie powiedział, że przeciwnik w jakimkolwiek momencie miał mniej niż 200 km na godzinę. Tymczasem jak oglądałem potem powtórkę z jego perspektywy, to zjeżdżał jakoś do 150 km IAS i tak to wyglądało. No dobrze, zaczynajmy. Zaczynamy się do niego zbliżać. Przeciwnik oczywiście chce czołówkę. Ja przybliżam widok, żeby określić dokładniej wektor jego ruchu. No i zaczynam unik. Na szczęście to, co pamiętałem z latania Ki-45, to znaczy, że on ma kiepski roll rate, nadal się sprawdzało. Po uniku robię climbing spiral, żeby go wyciągnąć w górę i żeby przeciwnik tracił energię. Tymczasem przeciwnik przeszedł splitesem do low yo-yo i energię zaczął odzyskiwać, co było z jego strony całkiem sensownym ruchem. Ja tutaj pomyliłem się w szacunkach jego energii, myślałem, że ma mniej. Dlatego przerwałem w tym momencie schodzenie na niego i zacząłem robić unik kolejnym snap rollem. Po czym powtórzyłem manewr. Ki-45 generalnie z czasów, kiedy nimi latałem, miał nie za mocne silniki, dlatego cały czas podczas walki staram się ciągnąć go w górę po to, żeby on energię tracił. Ale właśnie ten przeciwnik coś tej energii tracić za bardzo nie chciał. A jak stracił, to robił splitesa i low yo-yo i ją odzyskiwał. W tym momencie miał 70 km na godzinę i cały czas był w stanie nos do góry zadzierać. No ale w tym momencie przyciągnął i miałem w końcu swoją okazję strzelecką. No niestety, miałem tą amunicję testową APIT i dlatego tak naprawdę gówno mu wtedy zrobiłem. Jakby miał tą bezsmogową, prawdopodobnie już byłoby po sprawie. Po nieudanym ataku przechodzę w górę, korzystając ze zgromadzonej energii. I ponieważ przeciwnik przeciągnął, to zaczynam go wciągać w nożyce. Ponieważ jednak Ki-45 skręca od Ki-44 lepiej, dlatego używam manewru Hinerikomi z użyciem steru kierunku, żeby się tam na niego nakierowywać. To jest mniej więcej to, co robił wtedy w pojedynku ze mną Nozaki Chiyo. Tylko że no, manewr Hinerikomi jest sam z siebie kapryśny, a poza tym Ki-44, jak się w tym momencie przekonałem, ten ster kierunku ma tak potwornie mocny, że opanować ten samolot podczas walki manewrowej takiej gwałtowniejszej, no naprawdę nie jest łatwo. Splitesem ścinam zakręt pod niego. Jak orientując się po słuchu, wiem, że on już nade mną przeszedł, no to kolejny Hinerikomi, żeby nawracać za nim. Nie Hinerikomi, climbing spiral.
po to, żeby on cały czas energię tracił. No i przeciwnik to robił, bo bardzo lubił robić na sztorcy pionowo do góry i melmany na mnie. To wypalało mu potężne ilości energii. Tyle tylko, że no, wiście ufowatym stylu praktycznie natychmiast ją odzyskiwał. Aż będę musiał sam się przelecieć K45, żeby sprawdzić, jak to z nimi teraz jest. No i w końcu moja taktyka przynosi efekt. Przeciwnik wytracił energię, kiepsko się ustawił, pozwalając mi strzelić w pilota i to skończyło tą walkę. Dzięki za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się, hej.